Halo. Nazywam się Marian Łukasik. Pochodzę z Polski, zresztą jak widać i słychać, mówię po polsku. Chciałbym zaprosić Państwa na marsz 1 kwietnia o godzinie 13 w Londynie. Ten marsz będzie przeciwko islamskiemu terroryzmowi. Wiemy, co się zdarzyło w zeszłym tygodniu. 4 osoby zostały zamordowane, w tym, znaczy 4 ofiary śmiertelne, w tym jedna ofiara zamachowca. Między innymi został zamordowany policjant. 20 osób było ciężko rannych. I między innymi większość stanowili obcokrajowcy. Nie pozwolimy sobie, aby muzułmanie robili to, co robią dotychczas. Terror, zabójstwa, przestępca, gwałty, pedofilia i tak dalej. Dlatego uważam, że powinniśmy się wszyscy zjawić na ten marsz, czy 1 kwietnia o godzinie 13. Szczegóły są na Facebooku, gdzie się wpisze Britain First. Dlatego, że rozmawiałem z wieloma Polakami, którzy twierdzą, to nie jest sprawa Polaków. A ja uważam, że jak najbardziej to jest sprawa nas wszystkich Polaków. Dlatego, że jeżeli islam zaleje Wielką Brytanię, jeżeli zaleje Francję, Niemcy, całą zachodnią Europę, nie mamy szansy się ostać. I wtedy będzie wprowadzone prawo szariatu, będą gwałty na nieletnich i tak dalej. Niestety dla mnie na dzień bieżący islam to jest najgorsza religia. Wiem, co za to mnie może spotkać, ale ja jestem na to przygotowany. Ale te młode dziewczyny, które były gwałcone, bite, kopane i tak dalej, ci ludzie na moście westminsterskim nie oczekiwali śmierci, ale ci ludzie, którzy idą na protest, na marsz, wiedzą, że może ich wszystko spotkać, co najgorsze. Dziękuję bardzo, do widzenia, pozdrawiam, zapraszam na marsz 1 kwietnia.